Konferencja w swojej formie i ze względu na wielodyscyplinarny skład prelegentów stanowi niesłychanie ciekawe miejsce do analizy istniejących problemów w ochronie zdrowia. Mamy do czynienia z przedstawicielami systemu ochrony, którzy poprzez swoje dodatkowe wykształcenie ekonomiczne mogą w sposób kompetentny wysłuchać, ewentualnie polemizować z problematyką ekonomiczną rozważań specjalistów z zakresu ekonomii w ewentualnie modyfikowaniu systemu ochrony zdrowia, który w tej chwili stoi na pewnym zakręcie, gdyż jest przejście z systemu płacenia za usługę, czy potocznie zwanego fee-for-service, do finansowania budżetowego, centralnego, już bez analizy, bez wpływu liczby wykonywanych procedur i być może przełoży się to na poprawę jakości, dlatego że będzie bardziej merytoryczne, a nie tylko dopasowane do potrzeb ekonomicznych jednostki szpitalnej, ale jednocześnie jest bardzo ciekawe, że poruszane są problemy związane z pewnym absurdem, pewnymi licznymi absurdami w organizacji ochrony zdrowia, które w zasadzie każdy z nas widzi na co dzień, a miejsce, w którym można to usłyszeć w sposób jawny, to jest właśnie ta konferencja i podjąć walkę z tymi absurdami.